Bardzo krótki i bardzo wąski kamper, niczym van, ale w półzintegrowanej zabudowie, która daje we wnętrzu bardzo dużo przestrzeni i wygody. Taki właśnie jest Benimar Irteo 840, który dotarł jako pierwszy egzemplarz w Polsce do firmy ACK Benimar w Kędzierzynie Koźlu, która jest autoryzowanym przedstawicielem tej marki w Polsce. Dodam, że ten model będzie u nich dostępny w wypożyczalni w ich oddziale w Kędzierzynie Koźlu i w Warszawie już w tym roku, czyli w 2024. Ja nazywam się Piotr Kozłowski, jestem wydawcą internetowej wyszukiwarki najlepszych kempingów w Europie oraz kamperów do zakupu i wynajęcia, które znajdziecie pod adresem www.campress.com, a na moich kanałach dzielę się z Wami moją wiedzą na temat karawaningu, testując i prezentując przeróżne pojazdy kempingowe. Długość prezentowanego kampera to 599 cm, czyli tyle, ile ma popularne Ducato L3. Szerokość to 2 m i 14 cm, czyli bardzo wąsko, praktycznie tak jak zwykły van blaszak. Kamper zabudowany jest na podwoziu Forda Transita z silnikiem o pojemności 2 litrów i mocy 170 koni mechanicznych. Ma też automatyczną skrzynię biegów, czyli jeździ się tym bardzo wygodnie, jak osobówką. Ta jednostka napędowa sprawia, że tak mały i lekki kamper będzie śmigał jak mały dzik. To, co jest zaskakujące w tak małym kamperze, to pojemność garażu. Bez problemu zmieścimy tutaj najpotrzebniejsze rzeczy, które chcemy zabrać ze sobą na kemping, jak stolik, krzesełka, SUP czy jakieś inne dodatkowe rzeczy, na przykład grill. Ale jak chodzi o przewóz rowerów, to bez problemu na tylnej ścianie można zamontować zewnętrzny bagażnik rowerowy. Spójrzcie jeszcze raz na całą bryłę tego pojazdu. Jest ona bardzo smukła i lekka i na pewno prowadzenie tego kampera nie sprawi problemów nawet początkującym kierowcom. Ok, chodźcie teraz do środka zobaczyć, ile jest tutaj miejsca. Kamper posiada 4 miejsca do jazdy, ale tylko 3 miejsca do spania. Może wydawać się to dziwne, ale umówmy się. Tak mają kamperem najczęściej podróżują tylko 2 osoby. Jak chodzi o kampery Benimar Irteo, są one produkowane w 2 układach. Model 861 oraz 840, czyli ten, w którym dokładnie tutaj siedzimy. Różnią się one przede wszystkim długością całego pojazdu i tylnym łóżkiem. W tym, którym jesteśmy, znajduje się tutaj łóżko poprzeczne, które pomieści 2 osoby dorosłe. Pod łóżkiem znajduje się garaż, także jest ono zawieszone dosyć wysoko. Ale żeby nie wchodzić do niego po niewygodnej drabince, producent zastosował tutaj bardzo wygodne, chowane, rozkładane schodki, po których wchodzimy i schodzimy z łóżka. Również pod łóżkiem, ale po lewej stronie pojazdu, producent zastosował dosyć pojemną szafkę cargo, która jest wysuwana. Możemy tam też zawiesić różną garderobę wiszącą na wieszakach. Na prawej ścianie kampera znajdziemy kuchnię z dwupalnikową kuchenką, z zlewem, praktycznymi szafkami na dole i na górze oraz kompresorowa lodówka o pojemności 70 litrów, która jest otwierana z lewej i z prawej strony, co również nie zostaje bez znaczenia, bo jak siedzimy przed kamperem, to bardzo łatwo możemy sięgnąć po napoje chłodzące. Łazienka i toaleta to jedno pomieszczenie, ale żeby skorzystać z prysznica, zastosowano tutaj taką modułową ścianę, którą jak przesuniemy, otworzymy, to wydzielimy osobną kabinę prysznicową, tak żeby nie zachlapać każdego zakamarku w łazience. Ogólnie jak na te gabaryty pojazdu, to łazienka jest naprawdę duża i nie czuć tam jakiegoś dyskomfortu. Część salonowa to standardowa dwuosobowa kanapa, obrotowe fotele kierowcy i pasażera oraz siedzisko dla 5 osoby albo na nogi, które możemy wyłożyć, żeby wygodnie sobie posiedzieć podczas postoju. Za tym 5 siedziskiem producent zastosował praktyczną, fajną szafkę na właśnie kurtki, które możemy tutaj zawiesić na wieszakach. A całe wnętrze tutaj doświetla okno dachowe, także mamy fajne, naturalne światło podczas postoju. Stolik możemy oczywiście poszerzyć albo przekształcić ten stolik oraz kanapę w takie awaryjne łóżko dla dziecka, bo raczej nie sugerowałbym tutaj spania dla dorosłej osoby podczas wielotygodniowego wyjazdu. Za ogrzewanie w całym kamperze odpowiada piec Webasto, który zasilany jest olejem napędowym, a za ogrzewanie wody odpowiada gazowa truma. Zbiornik na wodę czystą ma tutaj pojemność 100 litrów, na wodę brudną 105. Pewnie zapytacie od razu o cenę. Zapraszam po szczegóły do firmy ACK Benimar.
gdzie dowiecie się dokładnych szczegółów, ponieważ ceny w ostatnich czasach dosyć mocno świrują, także albo spadają, albo idą do góry, także tam dostaniecie dokładne informacje, ale musicie mieć przygotowane okolice 57 tysięcy euro netto, ale z akcyzą na podstawowy model tego kampera. Jeżeli myślicie nad zakupem albo wynajmem kampera, to zapraszam do ACK Benimar w Kędzierzynie Koźlu. Znajdziecie tutaj samochody nie tylko marki Benimar, ale również Euromobil, Duncan czy Karman oraz przyczepy kempingowe Steckerman. Profesjonalny serwis pomoże Wam również w przeróżnych naprawach bieżących czy doposażeniu kampera. Dzięki, na razie.